Siema, siema, cześć, cześć. Cytując klasyka, witam was, ciule. Żartuję. Witam was bardzo miło i bardzo serdecznie w dzisiejszym weekendowym odcinku. W chwili obecnej jest piątek wieczorem. Wy ten film zobaczycie jutro, czyli w sobotę. Pewnie gdzieś koło południa bądź po południu. Z uwagi na to, że jest weekend, tak jak kiedyś zapowiadałem, weekendowo chciałbym poświęcać jakiś jeden materiał modom, modyfikacjom, różnym sprzętom, które są dodawane do gry, a także, tak jak było w przypadku kombajnu New Holland, są też często częścią gry, tak? Czyli generalnie bardziej chodzi mi o przedstawienie jakichś fajnych maszyn, które z reguły są modami, ale niekoniecznie. Także dziś trzeci odcinek z serii o przedstawianiu różnych modyfikacji, różnych ciekawych maszyn. Kontynuujemy temat kombajnów. W pierwszym odcinku był New Holland CR1090 Revelation, obecny rekordzista Guinnessa. Wszelkie informacje na jego temat były w odcinku poświęconym jemu. W drugim odcinku tej serii przedstawiałem klasa Lexiona 8900 TT, który generalnie jest uznawany za konkurenta do i pretendenta do pobicia rekordu Guinnessa. No i na dzisiejszy materiał miałem w planie pokazać największy kombajn obecnie, czyli amerykańskiego Tribine T1000. Niestety mimo poszukiwań nie udało mi się znaleźć tego moda, który występowałby w wersji do Farminga 22. Były tylko gdzieś tam wersje do 19 i gdzieś trafiłem na jakiś prototyp Tribine, ale on był do, zdaje się, do kukurydzy, więc generalnie nie pasuje, przynajmniej na razie nie pasuje do mojego konceptu. W związku z tym postanowiłem na razie skipnąć Tribine i pójść na kolejny model, kolejny kombajn, który jest bardzo ciekawy, jest też ogromny i według źródeł internetowych również pretenduje do miana jednego z największych, tudzież do pobicia obecnego rekordu. Do sedna. Wchodzimy sobie do sklepu, przełazimy na kombajny i w dzisiejszym materiale mowa będzie oczywiście o zielonym. Nie zielono-białym, tylko zielonym. I będzie nim John Deere X9-1100. Jeżeli chodzi o tutaj jakby możliwość modyfikacji, to nie mamy tutaj zbyt wielkiej możliwości. Możemy sobie ustawić jedynie gąsienicę, wersja amerykańska, wersja europejska. Podejrzewam, że wersja amerykańska jest szersza z tego względu, że oni mają wywalone na jakieś tam normy dopuszczenia do ruchu. Natomiast w Europie, wiadomo, nie możemy przekraczać pewnych norm. Tak jeszcze jako ciekawostka, też z tego względu Tribine T1000 nie został, jakby nie przyjął się w Europie ze względu na to, że jego szerokość wynosi ponad 4,4 metra, co już go dyskwalifikuje wedle wszelkich naszych norm, jeżeli chodzi o dopuszczenie do ruchu. Na jakby transport takiego czegoś na wszelkich, nie wiem, lawetach, tirach, czymkolwiek, to już zupełnie mija się z celem. To tak tylko w gwoli wtrącenia. Natomiast wróćmy do naszego John Deere'a. Ja już tutaj nie będę pastwił się nad nim w sklepie, ponieważ no, tych konfiguracji nie ma dużo. Jeżeli chodzi o jakieś tam suche fakty, które tutaj widzę odzwierciedlają się w grze,
to mamy silnik o pojemności, znaczy o pojemności, tutaj mamy tylko moc 690, w rzeczywistości podano 700 koni. Przekładnia ProDrive XL, to się zgadza, pojemność zbiornika paliwa 1250 litrów, to się zgadza, i pojemność zbiornika na ziarno to jest 16200 litrów, to się zgadza. Także, jeszcze tutaj zapisywanie w tak zwanym międzyczasie, zakupujemy sobie tego bandytę. Nie mogę sobie go kupić, ponieważ rejestracja już jest używana, więc sobie gdzieś tam coś pozmieniamy, żeby... Duplicates allowed, ok. I kupujemy. Teraz jeszcze do niego sobie dobierzemy headerek. Według informacji, które znalazłem gdzieś tam po internetach, tutaj były różne headerki. Najczęściej występującym był ten headerek HD45X, tudzież HDX, który miał właśnie 13,7 metra, natomiast znalazłem informację, jakoby najnowszy model, i to tutaj też nam się zgadza z tym, co jest tutaj, najnowszy model ma header o szerokości 15,2 metra. Także też taki header sobie zakupię. Zero opcji konfiguracji, no bo to co tutaj można z tym zrobić? Jak tutaj jest podane, sama waga headera to jest 5 ton, także to jest jakiś kosmos. No. Z tych wszystkich kombajnów, które do tej pory omawiałem, czyli no jest on trzeci, wszystkie oba, że tak się wyrażę, pozostałe to tam New Holanda akurat robiłem z 12-metrowym headerem, ale później prostowałem, że w próbie bicia rekordu header był 13,7 metra. Klas miał chyba 13,8, natomiast tutaj mamy najszerszy header 15,2 metra, także zakupię sobie od razu ten headerek i znając życie będę potrzebował także wózek. Nie wiem, czy one były, czy te wózki były też tutaj w headerach, zdaje się nie, bo przecież normalnie nie przyjadę tym z tym headerem po drodze na miejsce docelowe, ale gdzie to było? Mam wózki na headery. I szukamy oczywiście wózka z John Deere'a. I co jest bardzo dziwne, tego nie ma. Ale pasowałby, no ale dlaczego tego nie mam, skoro miałem dla klasa, dlaczego nie mam tutaj teraz tego, tu jest klasowy wózek. Ale dziwnym trafem nie ma tego wózka dla. Dobra, weźmiemy sobie jakiś taki wózek. Poza to sobie nie. Spróbujemy, mam nadzieję, że na potrzeby po prostu przetransportowania do... powinien spokojnie wystarczyć. Na potrzeby przetransportowania do... na nasze pole to wystarczy. No chyba, że będzie takie rozwiązanie, jak jest przy New Holandzie, że po prostu header sam w sobie ma zaczep i te kółka się tak ustawia, żeby można było przewieźć ten header, natomiast tutaj nie widzę. W tamtym przypadku po prostu się dawało złóż, rozłóż header i była możliwość zrobienia tego, natomiast tutaj pewnie teraz się będę po prostu pół godziny walił z tym, żeby to załadować jakoś na ten wózek.
Dobra, po długiej walce mi się w końcu udało to załadować. Także sobie szybciutko zapnę. Mam nadzieję, że to zadziała mi. Jest. Dobra. Także mam nadzieję, że uda mi się to jakoś szybko zatargać. Oczywiście, że nie. Tak to jest, jak jest wózek nie z kompletu, ale dobra. Poradzimy sobie jakoś. Szybciutko teraz sobie śmignę na polko. I dobra, jestem już na polu, mam już kombajnik rozłożony, także sobie tutaj włączymy X i próbujemy kosić. Maszyna nam działa pięknie, tutaj jest ślimakowy podajnik ziarna do zbiornika. I teraz sieczkarnia sobie tutaj ładnie rozrzuca słomę. I teraz tak, wróćmy jeszcze do danych technicznych podawanych przez producenta, które udało mi się gdzieś tam wygrzebać. Zacznijmy od silnika. Silnik w tym kombajnie to jest 13,6 litra rzędowa szóstka. O mocy 700 koni mechanicznych, przekładnia, tak jak już wcześniej wspominałem i było podane tutaj w sklepie farmingowym, to jest ProDrive XL, która pozwala wygenerować około 30% więcej Nm niż poprzednia generacja. Jeśli chodzi o zbiornik paliwa, to również tutaj była podana prawdziwa wartość, czyli 1250 litrów. Według producenta ma to wystarczyć na 14 godzin ciągłej pracy. Dodatkowa ciekawostka, chwalą się tym, że kabina w tym najnowszym modelu jest najcichsza w ogóle ze wszystkich maszyn jakichkolwiek John Deere'owych. System młócenia jest oczywiście rotorowy, zbiornik na ziarno. Tutaj mamy 16 200 litrów. Jeżeli się nie mylę, to jest z tych trzech, znaczy no z całej tej trójki, którą do tej pory porównywałem, to jest chyba najmniej. Natomiast jeżeli chodzi o prędkość rozładunku, to jest to 186 litrów na sekundę, czyli bardzo dużo. Header, jak już wspominałem, 15,2 metra. Wydajność. Z reguły jest podawana średnia około 100 ton na godzinę. Natomiast z niektórych materiałów można gdzieś tam znaleźć informację, że nawet dochodzi do średnio 113 ton na godzinę. Także konkurencja, jak widać, wśród tych największych kombajnów jest bardzo duża i bardzo wyrównana. Myślę, że tutaj John Deere zupełnie niczym nie odstaje od wcześniej wymienionej dwójki, czyli Klasa i New Hollanda. A tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o wybór, to naprawdę decydują jakieś tam już specyficzne tematy, które osoby oczywiście zajmujące się rolnictwem, dla nich to będzie, może być jakaś tam istotna różnica, która dzieli te wszystkie maszyny. Natomiast jeżeli by tak spojrzeć na suche fakty, oczywiście nie mam tutaj cennika, bo już się nie bawiłem gdzieś tam w odszukiwanie różnych konfiguracji tych największych, najpotężniejszych i najmniejszych. Podejrzewam, że też cena tutaj będzie poniekąd zbliżona, aczkolwiek gdzieś tam na pewno jakieś różnice są.
dla takiego, można powiedzieć, laika, który gdzieś tam takie potężne rolnictwo zmechanizowane i technologiczne zna właśnie albo gdzieś tam z przeczytanych rzeczy w internetach, albo z gry typu Farming Simulator, to ja bym brał chyba John Deere'a ze względu na to, że ma największy header. No, prędkość koszenia, tutaj mamy 10 km na godzinę. Wydajność jest podobna, bo jeżeli dobrze pamiętam, to New Holland miał tak samo, około 100 ton na godzinę, tam w szczytowym momencie podczas tej próby bicia rekordu miał 130 chyba ton na godzinę. Także to są wartości poniekąd zbliżone i bardzo bym chciał zobaczyć, tutaj sobie jeszcze podjadę sobie po przyczepkę, żeby sprawdzić, jak to się ładnie wysypuje. Bardzo bym chciał zobaczyć właśnie takie zawody, wiem, że też nigdy do tego nie dojdzie, ale fajnie by było zobaczyć zawody tych wszystkich trzech maszyn, jakieś bezpośrednie starcie, nie? Tak jak w samochodach się robi po prostu drag racy, czy tam lapy na Nürburgringu, które definiują prędkość, tudzież zwinność danego samochodu. To tutaj, żeby po prostu wszystkie kombajny wyjechały w tym samym czasie na jedno pole, gdzie będzie to samo zboże, będą te same warunki, będzie ta sama wilgotność i tak dalej, i tak dalej. I żeby właśnie wszystkie trzy sobie, załóżmy, nie wiem, pokosiły po godzince, po dwie, i wtedy można by było porównać, która z nich de facto jest najszybsza. Już bez tam silenia się na jakieś rekordy, tylko czysta, surowa po prostu rywalizacja tu i teraz, i każdy później po dwóch godzinach sypie, i który najwięcej wysypie, ten jest mistrzem świata i okolic. No ale to, tak mówię, to sobie można tak gdzieś tam poopowiadać i pomyśleć, że tak fajnie by było, natomiast no raczej jest to nie do osiągnięcia, no wiadomo, ze względów takich jak chociażby gabaryty i chociażby wielkość pola, które trzeba by było gdzieś tam mieć. No fajniej jest, łatwiej jest zabrać gdzieś tam 3 czy 4 różne wozy na jakiś tor wyścigowy czy na jakieś stare lotnisko i zrobić drag race'a. Natomiast tutaj to by było cięższe. Także tak wygląda sobie kombajn. Tutaj mamy rurę i sypiemy sobie jęczmień na przyczepę. 16 200 litrów, bardzo szybko się zapełniło. Jeśli chodzi o klasa, to tam widać miejsce, w którym skończyłem, w którym zapełniłem zbiornik. I jak widać tutaj, no tu się zapełnił szybciej. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę fakt, że no jest szerszy header, tak? No bo tu jest ponad 15 metrów, tam było niespełna 14, więc podejrzewam, że jakby sama wydajność jest podobna, natomiast ze względu na to, że header szerszy, to i szybciej nam się tutaj, jakby odległościowo szybciej nam się to zapełniło. A jeszcze tutaj sobie chciałem szybko, a wyszło jak zwykle. Podjadę sobie, bo tam mam na początku pola, mam ustawione tamte dwa kombajniki, także jeszcze mam sobie w planie szybko zaparkować wszystkie w rządku i tak sobie po prostu na nie wszystkie spojrzeć. Jeśli chodzi o samego John Deere'a, no to no cóż, no wygląd różni się detalami, tak na dobrą sprawę. Wszystkie mają podobny zbiornik na paliwo, wszystkie mają napęd gąsienicowy, wszystkie mają potężne headery, potężne rury, są wielkie, mają wielkie silniki, mają w cholerę mocy. No są wielkie maszyny za grube miliony. W związku z tym, no naprawdę w rzeczywistości, jak i w grze, trzeba mieć potężny areał i trochę forsy, żeby móc sobie na nie pozwolić. Także ja tu jeszcze szybko sobie podjadę pod tamte dwa. Natomiast jeżeli miałbym się kierować stricte aspektami tylko i wyłącznie wizualnymi, to chyba jak dla mnie wygrywa New Holland. Nie wiem, to jest żółto-czarne umaszczenie, bardzo mi się podoba. Tak, zdecydowanie New Holland tutaj jak dla mnie designersko, że tak powiem, te rywalizacje
wygrywa. No tak jak widać tutaj, nie? Zbiorniki podobne. No akurat klasa nie zdążyłem opróżnić, więc sobie tak po prostu jest. I co? Mamy John Deere'a, mamy New Hollanda i mamy klasa. O, potężne maszyny. Tu jest ten Lexion 8 właśnie, 8900. Też rura gigantyczna z tyłu. W New Hollandzie tak samo. No muszą te rury być duże, no bo muszą, wiadomo, wystarczyć, żeby sięgnąć za header, tak aby sobie bez problemów najmniejszych można było jechać równolegle z kombajnem, tak, i żeby mógł to zboże wysypywać. Także ja na ten moment was już żegnam powoli. Takie trzy kombajniki mi się udało do tej pory porównać. Spróbuję jeszcze wyszukać jakiś inny, może z Deutza jest coś wielkiego, może z Case'a jest coś wielkiego, zobaczymy. Jeżeli ewentualnie macie coś gdzieś, co by się nadawało do porównania z tą trójcą, to piszcie w komentarzach, a na pewno spróbuję go odnaleźć, znaleźć jakieś dane, zebrać i nagrać o tym materiał. A tymczasem miłej soboty, miłego weekendu i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Siema!